Cześć, witam. Witam Was dzisiaj z miejsca niesamowitego, a mianowicie z Poznania, a dokładnie z Placu Wolności. Za mną widzicie nowoczesną wieżbę, chciałam powiedzieć rzeźbę. Jeżeli Andrzej to właśnie pokazuje, możecie też słyszeć szum wody, bo po tej rzeźbie spływa woda, ale dzisiejszy powód naszej wizyty w Poznaniu to są rzeźby, tylko nie te. W dalszej perspektywie za mną możecie zobaczyć Muzeum Narodowe w Poznaniu, w którym odbywa się właśnie wystawa dzieł Magdaleny Abakanowicz, znanej artystki, przede wszystkim znanej ze swoich gobelinów, zwanych abakanami, a także z rzeźb ludzkich, grupowanych w takie grupy. Ta wystawa rozpoczęła się w sierpniu i potrwa do końca października, a okazja jest niesamowita. Otóż Magdalena Abakanowicz przez 30 lat pracowała w Szkole Sztuk Pięknych w Poznaniu, która teraz przekształciła się w Uniwersytet Artystyczny i Magdalena Abakanowicz będzie patronem tej uczelni. Ta ważna uroczystość będzie miała miejsce właśnie w październiku tego roku. Mam przed sobą program tej właśnie wystawy. Szkoda, że nie mogłam kupić plakatu, bo był bardzo przepiękny. Nie będę Wam opowiadała o Magdalenie Abakanowicz. Powiem tylko, że wystawa godna jest uwagi i godna jest odwiedzenia. Abakany są oczywiście gwoździem programu, że tak powiem, ale dla mnie gwoździem programu były grupy postaci, androgenicznych postaci, które w latach 70. Magdalena Abakanowicz zaczęła tworzyć, bo nie rzeźbić. Pierwsze te właśnie postaci ludzkie były wykonane z worków jutowych, a następnie z metalu. Wiele grup tych postaci znajduje się nie tylko w tym muzeum, ale również w mieście Poznań, o czym wam za chwilę opowiem. Te postaci bardzo ogromne wrażenie na mnie zrobiły. Jak już powiedziałam, są androgeniczne, czyli nie można odróżnić płci. Nie mają głów, czasami nie mają rąk i ustawione są w grupy i to stwarza wielkie możliwości do wysnuwania refleksji i wniosków, nie tylko na temat jej twórczości, ale w ogóle o kondycji człowieka żyjącego na przełomie XX i XXI wieku. Jeżeli słyszycie biegające dzieci, to jest normalne, bo ta rzeźba i ta woda dzieci przyciąga, ponieważ woda przyciąga wszystkich, tak jak wielu zwiedzających przyciąga wystawa Magdaleny Abakanowicz. Co ja mogę powiedzieć? Jestem pod ogromnym wrażeniem. Przeżycie było niesamowite i teraz będzie apel do maturzystów mieszkających i nie tylko w Poznaniu. Otóż musicie odwiedzić tę wystawę, ponieważ ta wizyta może Wam pomóc w napisaniu pracy maturalnej, albowiem rzeźby Magdaleny Abakanowicz mogą być wykorzystane i cała jej twórczość nie tylko przy tematach związanych z II wojną światową, ale z kondycją współczesnego człowieka. Mnie one kojarzyły się z wierszem Zbigniewa Herberta pod tytułem Pan Kobito. Więc no, przeżycie było rewelacyjne. Andrzej też był pod ogromnym wrażeniem. Kiedy wystawa się zakończy, nie płaczcie, bo mieszkańcy Poznania mają to szczęście, że mogą rzeźby Magdaleny Abakanowicz oglądać na co dzień, niezależnie od pory roku. Wystarczy, że pojadą do parku zwanego Cytadelą, a tam znajduje się wystawa stała. To są 122 rzeźby przedstawiające grupę ludzi, jak już powiedziałam, bez głów i to są ludzie idący, maszerujący. Każdy z nich ma ponad 2 metry wzrostu. Można te rzeźby podziwiać. Jeżeli ktoś nie chce się wybrać na Cytadelę, to 200 metrów stąd znajduje się od Placu Wolności, znajduje się najsławniejsze rondo w Poznaniu, tak zwana kaponiera. Przy tym rondzie na chodniku chodzą właśnie ludzie wyrzeźbieni przez Magdalenę Abakanowicz, czyli te rzeźby są usadowione na chodniku, znajdują się między ludźmi, integrują się z ludźmi. Jest to naprawdę niesamowite przeżycie. Powiem jeszcze, że Magdalena Abakanowicz zmarła w 2017 roku,
A największa cena za jej rzeźby to jest 8 milionów złotych. Zostały one sprzedane we Włoszech na aukcji. Właścicielem 20 tych monumentalnych ludzi był Robin Williams, znany aktor. Magdalena Abakanowicz więc jest uniwersalną, nieśmiertelną twórczynią. No co ja będę się zapluwać z zachwytu, a powinnam się zapluwać, ponieważ, no jak mówię, jest o czym opowiadać. Jej rzeźby to nie tylko ludzie, ale również odrealnione zwierzęta. Jak tutaj widzimy, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy grupę tych zwierząt wykonanych z worków jutowych i tak odrealnionych, jakichś dziwnych, przetworzonych przez dziwną siłę, to mi się od razu przypomniał Czarnobyl i to, co się ze zwierzętami zrobiło po wybuchu tej właśnie elektrowni atomowej, że te zwierzęta tak właśnie mogą wyglądać. Tu chce pewien człowiek młody się pokazać w kamerze. Zobaczymy, czy tak się stanie. A tu są bardzo ważne zdjęcia przedstawiające projekt zabudowy centrum Paryża na zamówienie mera Paryża. Magdalena Abakanowicz zaprojektowała takie właśnie odrealnione drzewa, które miały stanąć w centrum tego miasta. Co ja więc mogę powiedzieć? Maturzyści, idźcie do muzeum i oglądajcie wystawę Magdaleny Abakanowicz, a na pewno to pomoże Wam w napisaniu matury. Jakby tego było mało, po przejściu z Muzeum Narodowego przez Plac Wolności obejrzałam miejsce, które jest jednym z czterech w Polsce. Chodzi mianowicie o poznański fotoplastikon. Poznański fotoplastikon to jest takie, jest autentyczny, pochodzi z XIX wieku. Takich fotoplastikonów w Polsce są cztery, między innymi jeden właśnie tu na Placu Wolności w Poznaniu. Jest to beczka okrągła, która ma okulary i przez te okulary możemy oglądać przesuwające się widokówki. Wystawa, którą aktualnie obejrzałam, to jest wystawa zatytułowana Krynolina, o krynolinie. Tak wygląda program. O krynolinie, czyli o tym, jak wyglądały suknie kobiet w XIX i nie tylko wieku. Ona nosi wystawę Krynolina, najwytworniejsza katastrofa w świecie mody. Przepiękne fotografie, trójwymiarowe, więc można wejść w ten XIX-wieczny świat, XIX-wiecznej mody i zapoznać się z tym, jak przepraszam, jak te kobiety męczyły się, nosząc te suknie, ale graficznie to jest przepiękne. A więc, odwiedziłam dzisiaj w Poznaniu dwa miejsca. Muzeum Narodowe z wystawą Magdaleny Abakanowicz i fotoplastikon warszawski z wystawą zatytułowaną Krynolina, najwytworniejsza katastrofa w świecie mody. Poznań dostarczył mi więc tylu doznań estetycznych, że no, jestem naprawdę usatysfakcjonowana. Ale satysfakcja nie byłaby pełna, gdybym nie odwiedziła księgarni. Odwiedziłam księgarnię i kupiłam dwie książki. Okładka pierwszej z nich tak wygląda. Nosi tytuł Ale Musicale, Złote Stulecie. Daniel Wyszogrodzki opisuje wszystkie muzykale z lat 1918-2018. Przepraszam, ale w dużym mieście smog. Kupiłam tę książkę jako prezent dla Poli, która zaczęła uczestniczyć w zajęciach studia piosenki Metro pod patronatem Janusza Stokłosy, więc taką historię muzykali chcę jej podarować. I drugą książkę, którą kupiłam, okładka wygląda tak. Okładka wygląda tak. Została nam opowieść o przetrwaniu zagłady Petera Van Ossa. Już nie chcę być człowiekiem. O zagładzie przeczytałam wiele książek, ale ta historia mnie zaintrygowała i na pewno, kiedy ją przeczytam, to Wam o tej książce opowiem.
To jest takie moje krótkie sprawozdanie z Placu Wolności w Poznaniu. Po obejrzeniu tych wystaw i tych atrakcji, których tutaj doświadczyłam. Plac Wolności przypomina Plac Świętego Marka, ponieważ kroczą po nich setki gołębi. Nie wiem, czy Andrzejowi uda się te gołębie sfotografować, bo nie chcą stanąć do zdjęcia, ale dzień był bardzo udany. Zachęcam poznaniaków i nie tylko do odwiedzania, do częstszego odwiedzania Muzeum Narodowego w Poznaniu. O! Widzę, że Andrzej uchwycił gołębie, ponieważ Andrzej wszystko uchwyci jako operator, co tylko chce. A więc zachęcam do odwiedzania Poznania nie tylko w celu oglądania tych właśnie wystaw, ale w celu uczestniczenia w różnych innych wydarzeniach kulturalnych w tym mieście. Dziękuję za uwagę. Proszę o dyskusję, jak zwykle. Do zobaczenia.